kim jesteśmy jako Polki i Polacy. Fascynująca rzecz, bo często w prasie pojawiały się jakieś dziwne rewelacje, że jesteśmy, nie wiem, Sarmatami, że my Wikingami, jesteśmy, nie mam pojęcia, kim, pingwinami, kimkolwiek. Okazuje się, że jesteśmy po prostu Europejczykami. Radio Naukowe. Wiemy to dzięki przebadaniu 1000 genomów, czego dokonał zespół M&M Diagnostics w ramach projektu Nasze Genomy. Dowiadujemy się z tego projektu m.in. czy mamy w kraju dużo blondynów, a także czy mężczyźni mają większą tendencję do łysienia. Ale to ciekawostki. Głównie rozmawiamy o tym, jakim potężnym narzędziem w medycynie jest genetyka. Nazywam się Karolina Głowacka, to jest Radio Naukowe, podcast, który działa i rozwija się dzięki wsparciu nieocenionych patronów i patronek w serwisie Patronite. Odcinek numer 50. Cześć. Zaczynamy. Ladies and gentlemen, this discovery has taken a long time. We have detected gravitational waves. This year's prize is about rewriting the code of life. My body is very limited. My mind is free to explore the universe. We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity. Radio Naukowe. Włącz wiedzę. A w Radiu Naukowym gości dr Paula Dobosz, genetyczka z M&M Diagnostics, współautorka badań i pracy Nasze Genomy. Chciałam wam przede wszystkim podziękować, bo to dzięki wam dowiedziałam się, rozwikłała się wielka zagadka z mojego dzieciństwa. Dlaczego niektórzy tak silnie kichają na słońcu? Jest to rzecz, którą doskonale pamiętam właśnie z dzieciństwa, bo bardzo bliska mi osoba regularnie tak mocno kichała i nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Nazywaliśmy to sobie alergią na słońce. Tymczasem, co to takiego jest? No rzeczywiście okazuje się, że część osób to ma i część osób z pewnych krajów głównie regionu ciepłego, tam gdzie tego słońca jest dużo, tych osób kichających na słońce jest o wiele więcej niż w regionach, w których tego słońca jest mniej. I ta przysłowiowa alergia na słońce, bo faktycznie dużo osób tak to nazywa, to jest taka sytuacja uwarunkowana genetycznie poniekąd, gdzie wychodzimy na ostre słońce, na przykład z mieszkania po raz pierwszy danego dnia i zaczynamy bardzo mocno kichać. No jeżeli sobie idziemy tylko jakimś polem, łąką czy chodnikiem, to pół biedy, ale proszę sobie teraz wyobrazić, że na przykład wsiadamy do samochodu i prowadzimy i to ostre słońce świeci i ktoś zaczyna kichać, więc... I to jest to moje wspomnienie z dzieciństwa. O właśnie, to może być nawet niebezpieczne czasami, mimo że pozornie wydaje się takim totalną głupotą, totalną błahostką. No i jest wariant genetyczny, który faktycznie za to odpowiada, czy podnosi nam ryzyko, czy inaczej, podnosi nam szansę kichania na słońcu. I wydaje się, że ten wariant jest o wiele częstszy w krajach, w których słońca jest dużo, czyli na przykład kraje śródziemnomorskie, czy nawet RPA, jak się okazuje. RPA jest jednym z tych krajów, w którym tego wariantu jest najwięcej. Natomiast zobaczymy, co dalej, ponieważ badania dopiero trwają. No, u nas jest tego trochę mniej, więc jeżeli nigdy nie spotkaliście takiej osoby, która kicha na słońcu, to jest to całkiem prawdopodobne, bo mamy mało tego wariantu. No pewnie dlatego, że mamy mało słońca. Fascynujące, a to możemy wiedzieć, skąd możemy wiedzieć właśnie, czy mamy dużo tego wariantu, czy mało. Możemy to wiedzieć właśnie dlatego, że Paula razem z całym zespołem M&M Diagnostics przygotowali ogromnie ważną pracę, bazę dotyczącą właśnie naszych genomów. Przebadaliście 1000 genomów Polek i Polaków i to jest, zdaje się, pierwszy tego typu projekt w Polsce. Zgadza się. To nie jest tylko pierwszy tego typu projekt w Polsce ukończony, ale to jest w ogóle jeden z pierwszych tego typu projektów ukończonych na świecie. I nawet największy projekt obejmujący sekwencjonowanie całego genomu dla jednej homogennej populacji, który do tej pory został na świecie ukończony. Więc myślę, że to jest coś jeszcze. Homogennej, czyli podobnej do siebie, prawda? Tak, homogennej, czyli takiej, w której ludzie faktycznie są do siebie podobni, pochodzą z jednej populacji, a nie z bardzo wielu. Na przykład, żeby lepiej to zobrazować, możemy sobie wyobrazić populację Izraela. Izrael, który jest bardzo małym krajem, ale tam jest bardzo wiele różnych populacji, wobec czego w Izraelu nie byłoby już takiej homogenności, jaka jest u nas wśród Polaków. No i tak nieskromnie mogę powiedzieć, że tym samym Polska stała się taką czołówką genomiki na świecie, więc jest się czym chwalić, naprawdę.
A jak przeprowadziliście to badanie? Ono powstało, zdaje się, przy okazji innego projektu, prawda? Zgadza się, jak najbardziej. To powstało przy okazji projektów covidowych, ponieważ w covidzie razem ze szpitalem CSK MSWiA w Warszawie zaczęliśmy tworzyć trzy takie również ogromne, całogenomowe analizy. A część uczestników wyrażała również zgodę na przekazanie tych danych, czy wykorzystanie tych danych do innych badań naukowych. I w ten sposób dane, które mamy, pochodzą z połączenia dwóch dużych baz genomowych. Jedna to zasoby MNM-u, ponieważ specjalizujemy się w badaniach całogenomowych, a druga to właśnie ci uczestnicy projektów covidowych, którzy wyrazili zgodę na przekazanie swoich danych do dalszych badań naukowych, czyli do wykorzystania tego w nauce jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę tych osób, zgłosiło się ich bardzo dużo, bo zgłosiło się do badań ponad 2000 ludzi, a miejsc mieliśmy o wiele mniej, wobec czego do badań zakwalifikowało się prawie 1300 uczestników. Jednakże przeanalizowaliśmy, czy inaczej, do tego konkretnego badania, do badania nasze genomy, wzięliśmy trochę ponad 1000 osób, dlatego że zależało nam na tym, żeby to były osoby niespokrewnione ze sobą. A wiadomo, że zgłaszali się często całymi rodzinami, co jest absolutnie fantastyczne i piękne, ale akurat do naszych genomów wybraliśmy te osoby, które były przedstawicielami swojej rodziny, powiedzmy, czyli po jednej osobie z rodziny, żeby nie zaburzało nam to wyników później. Stali słuchacze i słuchaczki Radia Naukowego na pewno pamiętają Adriana Lejmana z MNM Diagnostics, który właśnie opowiadał o projektach covidowych. Paula już mi wcześniej mówiła o tym, że najprawdopodobniej we wrześniu będzie można trochę więcej o ich wynikach powiedzieć, dlatego wrócimy do tego tematu. A teraz wracamy do tego, czego się dowiedzieliśmy o nas właśnie dzięki projektowi Nasze Genomy. Możecie sobie zajrzeć na stronę naszegenomy.pl. Tam są wszystkie dane źródłowe dotyczące tego projektu. Jakbyś miała wymienić taką najważniejszą rzecz, jakiej się dowiedzieliście, to co by to było? Najfajniejsza rzecz dla mnie z tego projektu to jest taka potwierdzenie takiej oczywistości, ale pierwszy raz mamy na to dane naukowe. Okazuje się, że jesteśmy po prostu Europejczykami. Fascynująca rzecz, bo często w prasie pojawiały się jakieś dziwne rewelacje, że jesteśmy, nie wiem, Sarmatami, że pochodzimy od Wikingami jesteśmy. Tak, jesteśmy Wikingami, jesteśmy, nie mam pojęcia kim, pingwinami, kimkolwiek. Okazuje się, że jesteśmy po prostu Europejczykami. Jeżeli porównamy sobie teraz naszą populację, dane dla naszej populacji z danymi dla innych populacji, dla których w ogóle takie dane istnieją, bo tu też jest ważna rzecz, nie dla wszystkich populacji takie dane są. Więc możemy porównać Polaków tylko z takimi populacjami, dla których tego typu badania już były wykonane. No więc porównujemy i okazuje się, że jesteśmy typową populacją środkowoeuropejską. Także wszystkie cechy, czy wszystkie generalnie wszystkie cechy, jakie przypisalibyśmy populacji środkowoeuropejskiej, u nas pięknie występują. Także mamy potwierdzenie naukowe, jesteśmy w Europie. Paula, a czy to prawda, że Polacy częściej łysieją? Z łysieniem jest tak, że faktycznie mamy mężczyźni w naszej populacji, mają nieco wyższe szanse na łysienie w porównaniu z innymi populacjami. I myślę, że to da się zauważyć nawet idąc ulicą, że jednak tych łysych mężczyzn u nas jest całkiem sporo. Nieco wyższe, ja tutaj widzę jakieś ogromne wskaźniki. Przeczytam z naszegenomy.pl, że aż dla populacji generalnej to jest 62%, ale w polskiej populacji to jest szacowane na 80%. Ale to jest częstość aleli, czyli proszę pamiętać, aha, że wszystko to, co jest tam, co jest w ciekawostkach na stronie naszegenomy.pl, to jest częstość występowania danego alelu w populacji. Nie bezpośrednio przekłada się to... Alel to jest wersja genu. Tak, to jest wariant genetyczny, który jest z czymś powiązany, na przykład właśnie z łysieniem typu męskiego. Także częstość alelu generalnie, jeżeli ten alel jest częstszy, to oczywiście dana cecha też będzie częstsza, ale do tego należałoby wykonać zupełnie inne obliczenia. Czyli występowanie łysienia typu męskiego jest faktycznie częstsze u nas, natomiast nie podajemy na stronie ilości procentów, bo musielibyśmy po prostu to obliczyć. Czyli samo występowanie danego alelu jeszcze nie powoduje, że na pewno tak będzie. Dokładnie tak. Czyli mamy informację, że tego alelu jest o wiele więcej u nas, tego wariantu genetycznego, i możemy z tego
właściwie z dużym prawdopodobieństwem wnioskować, że faktycznie tego łysienia będzie więcej. Natomiast ile dokładnie więcej, musielibyśmy to obliczyć. A jak to jest, jeśli chodzi o blondynki i blondynów, bo to też badaliście i od kiedy liczy się blondyn, bo jestem taka, powiedziałabym, pośrednia dokładnie. No to jest fantastyczne pytanie, ponieważ zarówno za oczy, jak i włosy i kilka innych cech, o ile nie wszystkie w naszym organizmie, odpowiada więcej niż jeden gen. Także możemy każdy z nich po kolei sprawdzać i takie badania faktycznie istnieją na świecie również, ale również możemy sprawdzić ten, o którym wiemy, że ma największy udział w tworzeniu blond włosów. I dokładnie to jest to, co my zrobiliśmy. Stąd wiemy, że największy odsetek blond włosów, czy najczęstsze występowanie tego allelu jest w populacji fińskiej. U nas trochę mniejsze, ale to jest jedno zaskoczeń, bo okazało się, że mamy tego allelu naprawdę, naprawdę dużo. Co oznacza, że bez względu na odcień, blondynów i blondynek też mamy naprawdę dużo w populacji. A czy takie społeczne przekonanie, które chyba trochę powoli odchodzi na bok, ale jednak jeszcze jakiś czas temu funkcjonowało bardzo mocno, że Polacy to, jak to się mówi, za kołnierz nie wylewają, czyli po prostu mogą sobie pozwolić na picie dużej ilości alkoholu. Czy to w ogóle ma jakieś uzasadnienie właśnie w wynikach badań? No niestety tu muszę wszystkich zmartwić, bo nie ma. Okazuje się, że metabolizm alkoholu jest u nas po prostu na średnim poziomie, normalnym. Nazwijmy to poziomem normalnym, jak u większości populacji, dla których dane mamy. Wciąż jest to trochę lepszy metabolizm niż ten, który mają Azjaci, więc możemy im tylko współczuć. Natomiast przekonanie, że Polacy mają mocną głowę do alkoholu z powodów genetycznych czy z powodu tego, że jesteśmy Polakami, no niestety musimy odłożyć między bajki wobec tego. Przy okazji, powiedzmy to wyraźnie i trochę odczarujmy to słowo. Wszyscy jesteśmy mutantami. Zdecydowanie, ponieważ mutacja to jest po prostu jakaś zmiana w naszym DNA i wszyscy mamy takie zmiany. Szacuje się, że każdy człowiek będzie miał przynajmniej kilkaset tysięcy takich wariantów prywatnych. I to jest dokładnie to, co czyni nas wyjątkowymi, ponieważ każdy z nas jest wyjątkowy, każdy z nas w jakiś sposób różni się od drugiego człowieka. I to są właśnie te nasze warianty, te mutacje, nazwijmy to, które kojarzą się raczej w populacji, w społeczeństwie z czymś złym, z czymś negatywnym. Jak słyszymy słowo mutacja, to od razu widzimy jakieś choroby genetyczne, jakiegoś raka. No szczególnie teraz jeszcze w pandemii mamy mutacje, tak. Skojarzenia bardzo negatywne, prawda, z wirusem, a to się dzieje cały czas. Dokładnie. Natomiast mutacje, czyli nowe warianty, powstają właściwie cały czas w każdej jednej populacji, nie tylko u ludzi. Powstają też u roślin, u zwierząt. To jest po prostu naturalny proces. Tak się dzieje. Natomiast my sobie tutaj rozmawiamy oczywiście o blondzie, o łysieniu, o alkoholu, o kichaniu na słońcu. To jest, jak się spodziewam, jednak poboczny element waszych badań, bo wasze badania są zrobione bardzo na serio i bardzo są potrzebne. Powiedz proszę, co one mogą dać tego typu wiedza, bo 1000 genomów to... Oczywiście chciałoby się mieć większą jeszcze bazę, ale to już jest niemało, to już jest jakaś solidna statystyczna próba. Co nam to daje? Mamy nadzieję, że faktycznie będziemy z czasem mieć ich coraz więcej i myślę, że szpital tutaj MSWiA bardzo nas w tym wspiera i chyba to jest pierwszy szpital, który docenił wartość genomiki i próbuje, żeby tej genomiki było w Polsce więcej. Jeżeli chodzi o naszą motywację, to motywacją stworzenia takiej bazy wariantów to były względy czysto kliniczne, czysto medyczne, ale również względy naukowe. Czyli wszystkie te blond włosy, te piegi, to łysienie, to jest wszystko strasznie ciekawe i faktycznie interesującą wędrówką było odkrywanie tego. Oczywiście to jest ciągle wierzchołek góry lodowej w porównaniu z ilością informacji, które możemy z tych danych uzyskać. Natomiast baza powstała jako referencja do prawidłowej interpretacji wyników badań, czyli ona ma być również pomocą dla klinicystów, dla diagnostów, żeby mieli jakiś punkt odniesienia. Bo mimo, że jesteśmy klasyczną populacją europejską, to jednak występują jakieś drobne różnice u nas, zwłaszcza w wariantach patogennych. I taka baza wariantów może bardzo pomóc w interpretacji wyników. Chcielibyśmy również, żeby ta baza służyła naukowcom. Naukowcom nie tylko z Polski, ale i z innych krajów, właśnie do takich badań porównawczych.
czyli możemy również wykonywać badania porównawcze populacyjne, sprawdzać, czym się różni nasza populacja od innych. Możemy również wykonywać na przykład badania antropologiczne czy historyczne, genealogiczne, śledzić przepływ genów, która populacja z którą się mieszała, w jakim stopniu. Na przykład badania epidemiologiczne. Możemy sprawdzić, jaka częstość danego alelu patogennego występuje w której populacji, co z kolei bardzo pomoże znowu, czyli zapętlamy się, wracamy do klinicystów. To może pomóc bardzo klinicystom w podejmowaniu decyzji, jeżeli wiedzą, że w danej populacji jakaś choroba genetyczna może występować o wiele częściej niż w innych. I faktycznie tak się dzieje. Następna rzecz, która mi przychodzi do głowy, farmakogenomika, czyli producent leku generalnie podaje średnią ze swoich badań, w jakiej ilości, jak często pacjentowi powinniśmy dany lek podać. Ale może się okazać, że w danej populacji na przykład występuje jakiś allel, jakiś wariant genetyczny modyfikujący funkcjonowanie enzymu. Czyli, że dany enzym zaangażowany w metabolizm danego leku będzie działał lepiej lub gorzej. I wtedy my wiemy, że powinniśmy podać danego leku na przykład więcej lub mniej, żeby on zadziałał, żeby osiągnąć odpowiednią dawkę terapeutyczną. No i cóż, i tutaj właściwie dobrnęliśmy do medycyny personalizowanej, czyli taka baza wariantów genomowych to jest bardzo solidny start do personalizacji całej medycyny, nie tylko genetyki klinicznej rozumianej jako genetyka chorób genetycznych, głównie u dzieci oczywiście, to co nam przychodzi do głowy, ale też onkologia, ponieważ każdy nowotwór jest chorobą genetyczną. Także zastosowań jest naprawdę nieograniczona ilość. To jest rzecz, która może być zaskakująca dla wielu osób. Jak to każdy nowotwór jest chorobą genetyczną? Słyszymy, że palenie, nowotwór, wiele innych rzeczy. Różne są oczywiście przyczyny, są też nowotwory odwirusowe, a ty mówisz, że każdy nowotwór jest związany z genami. Dokładnie tak, bo zależy od, niezależnie od tego czynnika, który spowoduje na samym początku nam te pierwsze mutacje, bo tutaj wrócimy do tych mutacji, które akurat w tym kontekście będą dla nas negatywne. Czy to będzie wirus, czy to będzie zwłaszcza palenie papierosów, to wszystko sprawia, że w naszym organizmie dochodzi do powstawania mutacji. I w wyniku nagromadzenia się takich szkodliwych mutacji, szkodliwych wariantów, komórki zaczną się dzielić w niekontrolowany sposób, bo one cały czas się dzielą, cały czas się w naszym organizmie dzielą, powstają nowe komórki, ale część z tych starych, nazwijmy to, które mają dużą ilość mutacji, w naturalnych warunkach naszego organizmu umiera, żeby dawać miejsce nowym. Natomiast w momencie, kiedy powstaje głos nowotworowy, tamte, które powinny umrzeć, one nie umierają, są nadal. Wobec czego cały czas powstają nowe, jest ich za dużo, tworzy się guz. Więc znowu dochodzimy do mutacji, czyli mutacje mogą być dla nas korzystne lub niekorzystne. Te nowotworowe będą zdecydowanie mutacjami niekorzystnymi. Opowiedz nam trochę więcej, my wyobraźmy sobie taką sytuację, że cała populacja ma przebadane swoje genomy, mamy świat taki dobry, więc one są w bezpiecznej bazie danych, nikt tam niepożądany nie ma dostępu. No i wszyscy to wiemy i mamy ten zapis. I czy ty jesteś w stanie powiedzieć komuś na przykład, proszę pana, proszę pani, pani na pewno będzie miała nowotwór, albo pan na pewno będzie cierpiał na nowotwór, albo pani to ma tendencję 100% gwarancji, że wydarzy się to czy tamto. To znaczy, ile widać w tych genach? Czy to jest jakiś procent ryzyka? Co to jest? Widać bardzo dużo, ale w medycynie właściwie nigdy nie mamy 100%. Czyli nie będzie takiej sytuacji, że jakiś lekarz, lekarka czy naukowiec powie nam, że na 100% będziemy mieć nowotwór. Albo, że na 100% będziemy mieć chore dziecko, czy urodzimy dziecko z jakimś zespołem genetycznym. Mówimy w genetyce zawsze o prawdopodobieństwie. Jest takie fajne powiedzenie, że genetyka jest probabilistyczna, a nie deterministyczna, co oznacza, że właśnie będziemy poruszać się w obszarze jakiegoś prawdopodobieństwa, a nie pewności. Czyli mówimy na przykład, że z dużym prawdopodobieństwem ktoś zachoruje na jakiś nowotwór albo będzie miał, czy dziecko urodzi się z jakąś chorobą genetyczną. Natomiast nigdy to nie jest 100%, a przynajmniej zgodnie ze sztuką nie powinniśmy używać słów typu na pewno. I już wyjaśniam dlaczego. Dlatego, że tych genów jest bardzo, bardzo dużo, tych wariantów jest bardzo dużo i nie tylko pojedyncze geny mają znaczenie, ale również interakcje pomiędzy genami.
Ale to też jeszcze nie wszystko, ponieważ same geny, o których mówimy, o których czytamy, piszemy, to jest tylko około 1% naszego genomu. A co z pozostałymi 99% genomu? Tam też jest cała masa szalenie istotnych informacji, które również mogą współdziałać, współgrać czy modyfikować inne elementy genomu. Tam jest ogromna ilość interakcji, które cały czas poznajemy. Cała masa rzeczy, których wciąż nie wiemy. Dlatego na całym świecie toczą się rozmaite badania, żeby poznać ten ludzki genom jak najlepiej. Czyli w medycynie, jak podkreślasz, no nie mamy 100% pewności, co pewnie wywołuje jakieś tam frustracje w społeczeństwie, bo można sobie pomyśleć, czy można usłyszeć takie komentarze, że to jak to w końcu jest, to powiedzcie nam, wy naukowcy. No a oni, wy uczciwie, nie możecie powiedzieć, że coś jest na pewno. Ale powiedz, czy to nie jest trochę obciążające? No bo na przykład przebadam swój genom i wyjdzie mi, że mam jakieś tam prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwór. Co taka wiedza może mi dać? Jest chyba tylko jedna albo kilka nielicznych sytuacji i to nie są sytuacje genetyczne, w których mogę powiedzieć z bardzo dużym prawdopodobieństwem komuś, że będzie miał raka, że rozwinie nowotwór. I wcale nie muszę patrzeć w jego geny, żeby to wiedzieć. Prosty przykład. Jeżeli spaceruję sobie latem ulicami Warszawy, mamy bardzo dużo ogródków przy restauracjach i w każdym ogródku ludzie siedzą i palą. I okazuje się, że duża część z tych ludzi gdzieś na którymś etapie swojego życia rozwinie nowotwór. Ja wcale nie muszę widzieć ich genów, żeby im to powiedzieć. Kolejna rzecz, myślę, że bardzo istotna jest taka, że nie ma znaczenia, czy ktoś pali całe życie, nie wiem, dwie paczki dziennie, czy ktoś po prostu siedzi i towarzyszy osobie palącej. Dajmy na to, dwa razy w miesiącu ktoś obok mnie pali w restauracji. Ponieważ nigdy nie wiemy, jak zareaguje nasz organizm. Przyjmuje się, że już jednorazowa ekspozycja na dym papierosowy może spowodować w naszym organizmie transformację nowotworową, czyli powstaną w naszym organizmie komórki nowotworowe. I teraz od naszego organizmu właściwie zależy, czy uda im się to zwalczyć, nasz układ immunologiczny da radę te komórki dosłownie rozwalić, czy niekoniecznie. One gdzieś tam w naszym organizmie sobie zostaną i stworzą na kolejnych etapach naszego życia nowotwór, bo to wcale nie musi być z dnia na dzień ani z roku na rok. One mogą pozostawać dosłownie w uśpieniu przez długi czas, gdzieś tam sobie, dajmy na to, mieszkać w naszym organizmie i w odpowiednich sprzyjających warunkach, na przykład dużego stresu, dużego zmęczenia, czegokolwiek innego, dać początek guzom nowotworowym. No dobrze, ale chyba odbiegłam trochę od tematu, już wracam. Co może nam dać takie badanie genetyczne, czy badanie całego genomu? Może nam dać informację o tym, jak często i jakie badania powinniśmy robić, jeżeli chodzi o profilaktykę. Ponieważ musimy pamiętać, że właściwie każdy nowotwór, czy niemalże każdy nowotwór jest wyleczalny, czy da się go leczyć, jeżeli jest na bardzo wczesnym stadium. Czyli im wcześniej go wykryjemy, tym większa szansa, że pozbędziemy się go i zapomnimy, że w ogóle kiedykolwiek mieliśmy nowotwór. Natomiast warunek jest jeden, że faktycznie musimy go bardzo szybko wykryć i bardzo szybko podjąć działania zmierzające do pozbycia się go. I tutaj właśnie może nam pomóc genetyka. Może na jakimś przykładzie, bo zawsze lepiej jest sobie zwizualizować to na konkretnym przykładzie. Wyobraźmy sobie, że mamy mutację w genie, który się nazywa APC. To jest taki gen, którego warianty nieprawidłowe całkiem często dają początek do rozwoju nowotworu jelita grubego. Jeżeli ja wykryję te patogenne warianty u kogoś, to jestem w stanie zalecić bardzo częste badania profilaktyczne, na przykład kolonoskopię. I w momencie, kiedy cokolwiek nieprawidłowego będzie się działo, to jest to również podpowiedź dla lekarza prowadzącego taką osobę, takiego pacjenta, żeby nie czekać. Nie czekać, tylko jak najszybciej usuwać na przykład polipy, które się będą tworzyły w jelicie grubym takiej osoby. Czyli to ma nie być coś, co nas paraliżuje, tylko coś, co motywuje. I daje nam takie drogowskazy, na co powinniśmy szczególnie zwracać uwagę. Dokładnie tak. Klasyczny przykład Angelina Jolie, która wykonała badania genetyczne już dawno, dawno temu, dowiedziała się z nich, że ma bardzo duże ryzyko zachorowania na raka piersi i bodajże raka jajnika i ona zdecydowała się wręcz na profilaktyczną mastektomię i owariektomię, czyli usunięcie obu piersi i obu jajników.
jest duża, istnieje. Jak się o tym mówi, powiedz, w środowisku? Bo ja pamiętam, że to wywołało wtedy ogromną burzę i kontrowersję i wiele osób było takich, pamiętam takie komentarze, że ona chyba przesadza, że to tak, czemu tak zdecydowanie, że już lepiej by poczekała, aż coś tam się dopiero zacznie i wtedy ewentualnie. Jak się o tym myśli? Bardzo pozytywnie. Podaje się to jako przykład naprawdę, naprawdę dobrego, pozytywnego działania, takiej odważnej postawy przede wszystkim młodej matki i osoby świadomej, ponieważ w jej przypadku rzeczywiście to ryzyko było dosyć wysokie. Ona zdecydowała się w ogóle nie podejmować tego ryzyka, ponieważ wiedziała, jak zdaje się w jej rodzinie, jak przebiegała choroba nowotworowa późno wykryta i ona nie życzyła sobie takiego scenariusza dla siebie, wobec czego zdecydowała się na taki zabieg. I myślę, że to było zdecydowanie z korzyścią dla niej, ponieważ w tym momencie, zważywszy na jej wiek, jest duża szansa, że już rozwinęłaby jakiś nowotwór. A nic o tym nie wiemy, nic o tym nie słyszymy, więc wydaje mi się, że to uchroniło ją przed takim losem. I to jest ten moment, w którym osoby znane są bardzo przydatne społecznie, bo właśnie jej przykład jest łatwy do przypomnienia sobie. Czyli oto świadomość tego, co tkwi w naszych genach, może nam pomóc, jak mówisz, profilaktyka, może też pomóc w samym leczeniu. To mi się wydaje być szczególnie fascynujące. O tej farmakogenomice chciałabym jeszcze troszeczkę ciebie pociągnąć, bo to jest rzecz, która, no przynajmniej mnie to jakoś ogromnie fascynuje, czyli to, że nasze organizmy reagują troszeczkę inaczej na różne substancje chemiczne nam podawane. By się wydawało, że człowiek jak człowiek, tak? A tymczasem nie. I niektóre leki, jak rozumiem, lepiej na nas zadziałają, inne praktycznie w ogóle mogą na nas nie zadziałać. Więc gdybyśmy mieli taką wiedzę, tak sobie to wyobrażam, takie meczowanie, łączenie, że ta pani to lepiej akurat zareaguje na ten lek, a na ten lek nie zareaguje wcale. Ile czasu można zyskać i nie marnować czasu i pieniędzy przede wszystkim na leki, które nie zadziałają. No mi się wydaje, że to jest rzecz fundamentalna, szczególnie na przykład w takich chorobach, w których czas naprawdę liczy się, no, jest bezcenny. No to jest absolutnie fascynujące. Fascynująca sprawa i to jest dokładnie to, czym się zajmujemy na co dzień w MNM-ie, więc przyznam szczerze, że mnie to osobiście niesamowicie kręci, tak z punktu widzenia naukowego również. Wykonując sekwencjonowanie całego genomu, ale tego absolutnie całego genomu, nie tylko wszystkich genów, czyli tego marnego 1%, jesteśmy w stanie wyczytać naprawdę ogromną ilość informacji z tego genomu pacjenta. Jeżeli mamy pacjenta nowotworowego, posłużę się tutaj konkretnym przykładem właśnie takiego pacjenta onkologicznego, to sekwencjonowanie czy znajomość całego genomu pozwala nam prześledzić w ogóle krok po kroku wszystkie zmiany, które doprowadziły do powstania nowotworu, konkretnego nowotworu u tego konkretnego pacjenta. A to oznacza również, że jesteśmy w stanie namierzyć wszystkie słabe punkty tego nowotworu. A to z kolei umożliwia nam dobranie idealnie terapii, która z dużym prawdopodobieństwem zadziała na ten nowotwór u tego konkretnego pacjenta. Czyli tak jak powiedziałaś, oszczędzamy tutaj szalenie dużo czasu i pieniędzy. Nie tylko pacjenta, ale również całego systemu opieki zdrowotnej. Ponieważ w tej chwili mamy, zupełnie inaczej to działa. Działa to bardzo nieprawidłowo. Pozwolę sobie aż takiego mocnego słowa użyć. Czyli mamy pacjentów i leczy się ich wszystkich dokładnie tym samym schematem, dokładnie tymi samymi lekami, w zależności od tego, gdzie ulokował się nowotwór. Czyli na przykład mamy pacjentki z nowotworem jajnika i właściwie wszystkie dostaną ten sam albo bardzo zbliżony schemat leczenia. Mamy pacjentów z nowotworem trzustki na przykład i oni również dostaną bardzo podobne zestawy. A okazuje się, że jesteśmy tak bardzo różni od siebie, że nie ma żadnej możliwości, by nawet oczekiwać, żeby takie leczenie u wszystkich jednakowo zadziałało. No i stąd to Ministerstwo Zdrowia nie powinno robić nic innego, jak teraz po prostu zajmować się tym, żeby były zestawy naszych genów, naszego genomu i żeby można było spowodować, żeby te terapie były skuteczne. Bo to raz, że może ratować życie, ale dwa, no tak brutalnie powiem z perspektywy właśnie ogólnopaństwowej, ekonomicznej, no w efekcie będzie to bardziej opłacalne. Tylko rozumiem, że trzeba by podjąć dużo wysiłków organizacyjnych. Zawsze, jak najbardziej. Ktoś musi być tym pierwszym, który to wprowadzi i pokaże, że faktycznie nie tylko to działa, nie tylko ratujemy życie pacjentów, ale też bardzo dużo oszczędzamy. I oszczędzamy nie tylko na samych lekach czy na dniach hospitalizacji, bo każdy dzień leczenia pacjenta onkologicznego czy w ogóle jego pobytu w szpitalu to też są ogromne koszty.
ale oszczędzamy również na dniach życia, ponieważ istnieją w ekonomii takie wyznaczniki, które bardzo brutalnie i przyziemnie, ale przeliczają nasze dni życia, nasze dni pracy zawodowej również na zysk państwa. Czyli państwo również bardzo dużo zyskałoby na tym, że młodzi ludzie będą pracować, a nie leżeć w szpitalu czy umierać w wieku 40 lat na przykład. I taka farmakogenomika jest gdzieś stosowana? Jak najbardziej. Są pierwsze próby wprowadzenia czegoś takiego w Stanach, w Anglii, ale również i u nas, ponieważ u nas no niestety ciągle prywatnie, ale pacjenci mają taką możliwość. Mogą prywatnie wykonać diagnostykę całogenomową i starać się, żeby leczenie było dobrane do tego, co uda się wyczytać z genów. Także jak najbardziej coś takiego jest możliwe. Jest cała masa naprawdę skutecznych leków, terapii celowanych, które odpowiednio dobrane do odpowiedniego guza i odpowiedniego pacjenta są naprawdę bardzo, bardzo skuteczne. A jednocześnie to pokazuje, jak bardzo chorowanie na nowotwór jest trochę klasowe i związane też z terenem, na którym mieszkamy. Pamiętam, że Fundacja Alivia, Fundacja Onkologiczna Osób Młodych, pokazywała takie mapy właśnie, że w zależności od tego, gdzie się mieszka, jak daleko od danego ośrodka, to no, mówiąc brutalnie, jakie ma się szanse na przeżycie. No, mam nadzieję, że polskie państwo się weźmie porządnie za tę sprawę, bo to jest rzecz niezwykle ważna, ale zostawiając tę sprawę takie trochę polityczne czy społeczne, chciałabym wrócić do spraw czysto naukowych i zapytać ciebie, jak się w ogóle robi taki projekt jak Nasze Genomy? Ile to jest pracy? Jak to działa? Czy to jest tak, że huczały wam komputery w biurze przez kilka tygodni, czy siedzieliście nad probówkami, pipetkami w laboratorium? Jak to się robi? Myślę, że wszystkie odpowiedzi, wszystkie podpowiedzi, które wymieniłaś, są prawidłowe jak najbardziej, ponieważ taki projekt ma bardzo wiele etapów. W pierwszym etapie, i tutaj wielkie ukłony i podziękowania dla szpitala i dla ekipy ze szpitala MSWiA w Warszawie na Włoskiej, ponieważ pierwszy etap po części to była ich zasługa. W momencie, kiedy pytali pacjentów, czy nie mieliby ochoty wziąć udziału w projekcie covidowym, również pytali, czy nie mieliby ochoty przekazać genomu do innych badań naukowych, czyli po prostu przekazać swój genom nauce. To był pierwszy etap. Druga część pacjentów to byli pacjenci rekrutowani przez specjalną stronę internetową i tam można było się po prostu zgłosić do projektu. Oczywiście nie wszyscy mogli wziąć udział w projekcie, ponieważ musieli spełniać odpowiednie kryteria. Nie było kryterium wieku, co jest rzadkością w badaniach naukowych, ponieważ tutaj chcieliśmy mieć pełny przekrój społeczeństwa i możliwie z różnych regionów Polski. Natomiast trzeba było być relatywnie zdrowym, czyli wszelkie osoby z chorobą nowotworową czy jakąkolwiek chorobą genetyczną były z badania wykluczane. Wykluczane były również osoby spokrewnione ze sobą, czyli po jednym przedstawicielu z danej rodziny maksymalnie. Czyli tak, mamy pierwszy etap, rekrutujemy pacjentów. Od każdego pacjenta pobieramy niewielką ilość krwi, to naprawdę nie jest dużo, 2 do 4 ml maksymalnie. Następnie taka krew leci do laboratorium, gdzie w odpowiednich warunkach i bardzo sterylnym środowisku izolowane jest całe DNA z krwi. Następnie takie DNA jest sekwencjonowane i sekwencjonowany jest absolutnie calusieńki genom, co też oczywiście długo trwa. No i to sekwencjonowanie, wbrew pozorom, w tej chwili jest całkiem proste i relatywnie niedużo kosztuje. Natomiast musimy mieć świadomość, że to jest dopiero pierwszy etap całego badania. Czyli kiedy mamy sekwencjonowane DNA, mamy tak naprawdę ogromną ilość danych i to już są dane na komputerze czy na dysku. Jeszcze zanim opowiesz o tym komputerze, to powiedz proszę, co to znaczy w ogóle sekwencjonować? Kto to robi? Jakie są techniki? To robią maszyny, sekwenatory i sekwencjonowanie DNA możemy sobie wyobrazić jako odczytanie całej sekwencji, całego DNA, które znajduje się w komórce człowieka, czyli literka po literce, nukleotyd po nukleotydzie, czytamy calusieńką sekwencję. To jest naprawdę duża, duża ilość informacji. No i dobrze, czyli mamy sekwencjonowane DNA, lądujemy z dużą ilością danych i teraz potrzebujemy bioinformatyków, którzy tymi danymi się zajmą. Czyli będą je obrabiać, przekształcać, analizować, aż doprowadzą te dane do postaci, w której kolejna grupa specjalistów, czyli analityków genomowych, będzie mogła przystąpić do pracy. I to jest najciekawsza i najtrudniejsza część całej zabawy, ponieważ analitycy genomowi próbują z tych danych jak najwięcej informacji uzyskać.
Najczęściej wygląda to tak, że zadajemy jakieś konkretne pytanie. Na przykład, jak wiele w naszej populacji jest allelu odpowiedzialnego za blond włosy? I analitycy siedzą i analizują wszystkie warianty, wszystkie geny odpowiedzialne za powstawanie blond koloru i mają na koniec odpowiedź, albo i nie mają, ponieważ genetyka jest bardzo skomplikowana i czasami zadamy pytanie, na które ciężko jest znaleźć odpowiedź, więc potrzebne są kolejne badania naukowe. A ten proces wymaga dużych mocy obliczeniowych komputerów? Zdecydowanie tak. Jeden genom w tym momencie, taki już przygotowany przez bioinformatyków, jesteśmy w stanie sobie przejrzeć na swoim domowym laptopie. Ale podkreślam, że taki już naprawdę przeprocesowany przez bioinformatyków. Natomiast w takich badaniach, czyli tak jak teraz rozmawiamy o bazie wariantów w naszych genomach, to są ogromne ilości danych, te 1000 genomów, to potrzebuje specjalnych superkomputerów, specjalnych serwerów obliczeniowych. I taka ciekawostka, te serwery też muszą stać w odpowiednich warunkach. Tam musi być nie za ciepło, ponieważ one strasznie grzeją. Nie polecam na przykład siedzenia w pobliżu takiego superkomputera czy takich serwerów. I często takie analizy trwają bardzo długo, czyli to nie jest tak, że sobie coś klikniemy, tak, nie wiem, napiszemy w Wordzie dokument i zaraz mogę ci wysłać mailem. Nie ma takiej możliwości. Czyli wrzucamy jakąś analizę, czy zadajemy komputerowi jakąś analizę do wykonania i często to trwa całe dni, nawet tygodnie, zanim to się przemieli, zanim wróci do nas z odpowiedzią czy z nową porcją danych. Także to wszystko jest bardzo skomplikowane i naprawdę długo trwa sama ta analiza danych i obróbka. Macie plany, żeby kontynuować projekt? Z całą pewnością. Mamy taki żart teraz w firmie, że 10 tysięcy to może do grudnia, ale to oczywiście jest nierealne. Niemniej przy okazji całej masy innych projektów, które planujemy zrobić, z całą pewnością będziemy bazę rozbudowywać. Także na pewno tych genomów będzie coraz więcej. Ale w tym miejscu mogę zaprosić do udziału w projekcie wszystkich zainteresowanych naukowców, ponieważ baza danych jest otwarta dla nauki, co oznacza, że każda osoba, każdy naukowiec, nie tylko z Polski, ale z całego świata, może się do nas zgłosić przez formularz na stronie i poprosić o dostęp do bazy. I wszyscy naukowcy, którzy planują wykonanie, czy teraz wykonują jakieś badanie naukowe, którym takie dane, taka baza by się przydała, dostają od nas do niej dostęp. I to jest zupełnie, zupełnie nieodpłatnie, po prostu dla dobra nauki. Czyli zachęcamy naukowców do kontaktu, a mnie bardzo interesuje, czy można się zgłosić wolontarystycznie i oddać do dyspozycji własny genom? Z całą pewnością będzie taka możliwość. Za każdym razem, kiedy otwieramy nowy nabór, kiedy otwieramy nowy projekt, wrzucamy informacje na ten temat na wszystkie nasze social media MNM-u, wrzucamy też takie informacje na stronę i często tworzymy w ogóle dedykowaną stronę internetową do danego projektu. Także zachęcam do śledzenia naszych kanałów social mediowych. Na pewno takie informacje się pojawią. Tylko, że to rozumiem, będzie dla dobra nauki. To nie jest tak, że ja dostanę informacje o swoim genomie. Czy będzie tak? Jak to działa? Niestety nie. W tym momencie w badaniach naukowych takiej możliwości nie ma, ponieważ dla dobra samych pacjentów czy uczestników projektu te dane są analizowane zbiorczo. Czyli my je wszystkie analizujemy łącznie, a nie każdego pacjenta osobno. I to właśnie dlatego, żeby nie była możliwa identyfikacja każdej osoby. Bo wiadomo, większość naukowców czy właściwie wszyscy ludzie, których znam, pracujący w genetyce, chcą dobrze, czyli chcą pomóc pacjentom, pomóc ludzkości. Natomiast zawsze w każdej grupie zawodowej znajdzie się ktoś nieżyczliwy, ktoś, kto będzie chciał wykorzystać te dane w niewłaściwy sposób, prawda? Bez względu na zawód czy wykonywaną profesję, no zawsze ktoś taki się znajdzie, więc chcemy zminimalizować to ryzyko i dlatego analizujemy wszystkie dane jednocześnie. A jeśli mamy w rodzinie jakieś obciążenia, czyli na przykład mamy historię nowotworów w rodzinie, czy jakiejś innej choroby, czy nie wiem, poważnych chorób kardiologicznych, to twoim zdaniem warto jest sprawdzić, czy my mamy jakieś takie większe ryzyko właśnie takich chorób? Zawsze warto, dlatego że odpowiednio wcześnie wyłapana choroba, nawet dosłownie w powijakach, zawsze jest jakiś sposób, jakaś metoda, która umożliwia nam szybką reakcję, czyli zrobienie czegoś, żeby ta choroba się nie rozwinęła dalej. Więc w takiej sytuacji zawsze polecam kontakt z lekarzem genetykiem, umówienie się na konsultację i proszę pamiętać, że w tej chwili można to zrobić nawet online. Także umawiamy się z lekarzem genetykiem na
krótką konsultację dokładnie w tym celu, na przeanalizowanie takiej, czy może nawet dłuższą, nie krótką konsultację, na przeanalizowanie naszej sytuacji. Lekarz genetyk wtedy rozrysuje nam drzewko rodziny, przeanalizuje wszystkich jego członków, zada nam odpowiednie pytania i będzie w stanie nam powiedzieć, jakie badanie w naszym wypadku będzie najbardziej korzystne, będzie wskazane. I tu też jest dobra informacja, że część z tych badań, takich niewielkich, na przykład badania panelowe, czyli kilkudziesięciu, kilkuset genów, albo nawet wybranych genów, to są badania refundowane przez NFZ. Więc w momencie, kiedy lekarz genetyk będzie widział zasadność wykonania ich, to może się okazać, że nie będziemy musieli za nie płacić. To jest ważna uwaga, bo teraz jest dużo firm się reklamuje, że przebadamy twój genom na to i tamto. Tutaj w Radiu Naukowym profesor Ewa Bartnik taka była sceptyczna do części tych badań. Zapraszam Państwa, można odsłuchać odcinek z panią profesor znakomitą, legendarną polską popularyzatorką genetyki. To, co mówisz ty, Paula, wydaje mi się być kluczowe, czyli nie najpierw szukam w internecie i komuś ufam, kto mi opowiada, że wszystko mi opowie właśnie na podstawie moich genów, tylko pierwsze kroki kierujemy do lekarza genetyka i robimy te badania, które są realnie potrzebne. Dokładnie tak. Tu jest jeszcze jeden powód, dlaczego nie robimy tego, rozpoczynając od internetu, czy że najpierw robimy jakieś tam badania genetyczne, a dopiero później idziemy z tym do lekarza. Ponieważ może się okazać, po pierwsze, że zrobimy zupełnie nie takie badania, jakie byśmy chcieli zrobić. Po drugie, może się okazać, że firma, której zaufaliśmy, której wysłaliśmy swoją próbkę, nie jest do końca rzetelną firmą i na przykład handluje danymi. Ponieważ takie rzeczy się zdarzają, jest całkiem sporo firm w internecie, które oferują wykonanie sekwencjonowania całego genomu, czyli znowu nie kilku genów, ale całego genomu ludzkiego, za jakąś śmieszną kwotę, nie wiem, 800 zł, naprawdę niedużo. No ale jeżeli płacimy tak bardzo niewiele, to musimy się spodziewać jakiegoś kruczka, ponieważ to nie jest możliwe, żeby badanie całego genomu tyle kosztowało. No i kruczek jest, tylko niewiele osób do niego dociera w ogromnej i bardzo obszernym regulaminie, który nam się wyświetli na koniec, bo wszystko się dzieje przez internet oczywiście. Okazuje się, że takie firmy po prostu handlują naszymi danymi. Czyli nasz genom powędruje właściwie nie wiemy gdzie, nie wiemy dokąd, nie wiemy do jakiego celu. I czym to może grozić? No bardzo dużą ilością nieciekawych sytuacji. Spekuluje się na przykład o takiej hipotetycznej możliwości wykorzystania naszych danych przez firmy ubezpieczeniowe. Czyli proszę sobie wyobrazić na przykład sytuację, w której chcemy się ubezpieczyć na życie. I tam również często jest zawarta informacja o różnych chorobach, czyli w przypadku choroby nowotworowej, w przypadku jakiejś innej ciężkiej choroby. I w tym momencie nasz ubezpieczyciel będzie znał informacje z naszego genomu i może nam powiedzieć, że no pani Paulo, niestety nie, albo tak, ale kwota ubezpieczenia będzie przewyższała na przykład moje możliwości finansowe miesięczne. W tym momencie jeszcze obowiązuje na świecie memorandum, właściwie nie ma takiej możliwości w tej chwili, ale nie wiemy jak długo, czyli nie wiemy jak długo firmy ubezpieczeniowe nie będą mogły wykorzystywać takich informacji. Stąd bardzo ważne jest, żeby dbać o bezpieczeństwo danych, żeby dokładnie sprawdzić, co dana firma z tymi naszymi danymi zrobi. Ale wiesz, tego co mówisz, wydaje mi się, że jesteśmy u progu naprawdę takich dużych zmian i mam nadzieję jak najszybciej medycznych w Polsce i nie tylko w Polsce, to jakoś to najbardziej nas interesuje, ale też właśnie takich świadomościowych, prawnych, technologicznych, że najbliższa dekada to naprawdę będzie bardzo intensywny czas dla twojej branży. Mam nadzieję, że nastąpi to nawet szybciej. Nazywamy to rewolucją genomową i rzeczywiście to już się dzieje. Myślę, że jedną z najbardziej, nazwijmy to dotkniętych genomiką branż czy dziedzin życia jest właśnie onkologia, ponieważ to jest to miejsce, gdzie możemy najwięcej zdziałać i najbardziej pomóc i systemowi opieki zdrowotnej i samym pacjentom. Ale rzeczywiście jest tak, że genomika wkrada się w nasze życie i wkrada się właściwie na każdym możliwym polu. Także mam nadzieję, że nastąpi to szybciej niż nawet za 10 lat. A jedną z autorek tej rewolucji jest dr Paula Dobosz, genetyczka z M&M Diagnostics, a także redaktor naczelna pisma Genetyka Fakty i Mity. Znajdziecie to pismo na stronie genetyka.bio. Świetne miejsce do zaprzyjaźnienia się z genetyką, bo teksty tam są oznaczone hasłami. Łatwe, średnie, trudne. Warto, bo współcześnie naprawdę trzeba wiedzieć co nieco o genetyce. Paula, bardzo Ci dziękuję za całą rozmowę, za cały projekt, bo myślę, że to jest naprawdę ważna rzecz.
Bardzo dziękuję. Ogromnie się cieszę, że mogłam Wam o nim opowiedzieć. Radio Naukowe. I tak oto minął nam już cały odcinek z numerem 56. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście się dowiedzieć, co kryje wasz genom. Czy taka wiedza by wam pomogła, a może by was niepokoiła. Jestem bardzo, bardzo ciekawa waszych przemyśleń. Za tydzień z kolei w odcinku numer 57 o super antybiotykach, jakie rozwija polska badaczka wraz z zespołem. Polecam i do usłyszenia. To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!